Shandong. Drugi temat, który wydaje mi się, że nasuwa się tutaj jako wniosek, to uzależnienie klubów sportowych, piłkarskich w tym wypadku, od infrastruktury sportowej, bo to zarówno w Olsztynie, jak i w Elblągu jest problem. W lekkim sensie to nie jest problem, ale wydaje mi się, że bez stadionu Lech też nie mógł funkcjonować. Nie no, jasne, że nasza sytuacja jest inna niż kolegów z klubów z Olsztyna i z Elbląga. Natomiast każdy ma swoje problemy. Okres przygotowawczy teraz do wiosny, tak, bo to nie do rundy wiosennej, bo już te mecze chyba dwa były zimą, ale do tej rundy wiosennej, powiedzmy, to pokazał, że co potrzebujemy? Stałe zadyszenie boiska treningowego, jeszcze jedno boisko, najlepiej naturalne, podgrzewane. A pewnie to miał jedzenie. No tak, ale no jeżeli chcemy realizować na najwyższym poziomie, to musimy te warunki mieć coraz lepsze. No więc nie wiem, do 28 był konkurs na dotację ministerialną w Ministerstwie Sportu na zadaszenie boisk. No złożyliśmy taki wniosek, tak, właśnie po to, żeby mieć także w lutym możliwości trenowania na trawie, niekoniecznie na Cyprze czy w Hiszpanii, tylko w Polsce. No więc cały czas infrastruktura dla każdego klubu jest ważna. No to pytania odbiję jeszcze do prezesów naszych klubów lokalnych. Panowie, jak myślicie, jak zmotywować w takim razie te lokalne władze do tego, żeby miały takie podejście do futbolu, do sportu, jak choćby w Poznaniu, gdzie chyba ta współpraca z miastem od lat się układała na dobrym poziomie i stąd choćby ten obiekt sportowy imponujący. Sami na pewno tego ostatnio nie zbudujemy. Wszyscy mamy świadomość, że stadion nie tylko w Olsztynie, czy w Elblągu, czy w innym mieście w Polsce powinien w miarę możliwości potrzeb dla społeczeństwa istnieć, tak jak jest to kościół, basen, galerie, które ludzie spędzają czas. Nawet zbudowanie w Olsztynie nowej hali też powinno być więcej normy, tak jak prezes wcześniej Lechan wspomniał, mają swoje inne problemy, bo stadion 40-tysięczny, pewnie teraz w tej chwili może, jak wspominał, może by mu wystarczył 25-tysięczny. Nasz stadion, przyszły stadion, ma 12 tysięcy, z tego co pamiętam, i wydaje się wystarczająco przypomnieć czasy ekstraklasy, kiedy na stadion przychodziło 16 tysięcy ludzi. I mam świadomość tego też, że sportowo może i bylibyśmy z czasem, nie teraz, kiedyś gotowi na to, ale nie będziemy gotowi na to, żeby grać w Ekstraklasie bez stadionu. Nawet nie możemy funkcjonować w pierwszej lidze bez stadionu, bo to już w ogóle gdybyśmy czekali na to, co zrobi samorząd, albo w jaki sposób będzie przygotowany decyzję. No, wiemy o tym, że decyzyjność jest największy problem, jeśli chodzi o samorządy, i dlatego też nie czekamy, wychodzimy z własną inicjatywą i tego boisk treningowych, których grup nie ma. Jesteśmy na etapie teraz dzierżawy kolejnych gruntów od miasta, bo one stoją jako nieużytki, a w ich miejsce powstaną dwa dodatkowe boiska trawiaste, żeby młodzi się, mówimy cały czas o naszym oczku, skoro nie możemy walczyć na najwyższe cele, jeśli chodzi sportowo o pierwszy zespół, musimy stworzyć warunki do trenowania dla najmłodszych, skoro mamy i zatrzymać tutaj i żeby nie odchodzili, albo mogli odchodzić, ale jeszcze nie teraz, czy to do Lecha, czy do Legii, to my musimy zbazować w tej chwili na tej infrastrukturze treningowej dla tych najmłodszych, żeby stworzyć warunki do tego, żeby mogli grać makroregionalnie albo w centralnej lidze juniorów, bo uważam, że taki miasto wojewódzkie jak Olsztyn powinno mieć właśnie taki cel, a za tym pójdą sportowe emocje związane z pierwszym zespołem, ale Stadion, tyle funkcjonuje jeszcze raz stadion. No to jeszcze do prezesa Gubiniaka podobne pytanie. Wydaje się, że w Elblągu ta przychylność władz miejskich jest nieco większa do inwestowania w sport niż w Olsztynie. Jak prezes sądzi? Na pewno są jakieś kroki poczynione. Udało nam się wraz z miastem zrobić bazę treningową. Myślę, że nie jeden klub nawet w Ekstraklasie chciałby mieć tyle boisk do dyspozycji, ile my mamy, tylko nam brakuje takiego prawdziwego stadionu.
bo my jako Olimpia tak naprawdę dysponujemy w tym momencie trzema rzutami naturalnymi do treningu, plus do tego sztuczne boisko do treningu pełnowymiarowe z oświetleniem. Dlatego myślę, że ta podstawa już jest, tak? Teraz potrzebny jest stadion, jest budynek teraz zbudowany, mam nadzieję, że do lipca czy sierpnia będzie skończony. I pozostaje stadion, który tak jak było wszędzie, tak jak tu w Olsztynie jest problemem, chociaż już raz mieliśmy bardzo bliziutko, miał być podpisany już budowa stadionu, ale niestety prezydenta odwołali w tym momencie, także nie udało się tego podpisu zdobyć, a tak naprawdę tak jeszcze mniej humorystycznie, no to chociaż nie, też nie będzie humorystycznie. Jest szansa, żeby zbudować. Było pytanie pana Piotra, co zrobić, aby te stadiony powstały w Olsztynie, w Elblągu, zorganizować Euro, gdzie będą grać w Olsztynie i w Elblągu, to wtedy stadion się wyłonie. No tak, Poznaniu to był na pewno czynnik katalizujący, powiedzmy, tak? Aczkolwiek chyba nie tylko to, bo w Poznaniu tam już jeszcze przedawał chyba przebudowa stadionu wczoraj. No dobra, w ogóle spróbujmy do dyskusji naszych pozostałych gości. Pytanie do Łukasza Machlewskiego w takim razie, bo skoro Związek dał już wędki, a nawet ryby, jeżeli chodzi o łatanie dziur budżetowych, kluby mogą sobie zarobić poprzez wprowadzenie młodzieżowców, wychowanków i tak dalej, to może uda się znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby te gminy motywować i dawać im gotowe know-how na to, jak zrobić stadion niskim kosztem, czy sprawnie, czy dofinansowanie zdobyć. No, skoro gminy sobie nie radzą z budową obiektów, to może Związek tutaj pomoże. No, Związek ostatnio działa imponująco i płynnie. Pytanie jest bardzo dobre, zresztą jak każde pytanie, ale odpowiem w ten sposób. Pojawiło się sformułowanie przed chwilą, że powinno być euro w Olsztynie i Elblągu i byłby stadion, tak? No, może niekoniecznie w Olsztynie i Elblągu, ale to euro już było jedno w 2012 roku, jest kolejne w przyszłym roku, tak? W 2017-2021 jakoś, przepraszam, 2019 roku. Jakoś przesadnie mobilizacji w tych dwóch ośrodkach nie jakoś nie widziałem. Z tego co pamiętam, to Olsztyn plan na euro 2012 miał taki, żeby tego euro nie było w tym mieście. Tak do końca to takim odpowiedzią, bo generalnie jak w ten sposób. Nie, to wystarczy chcieć, krótko mówiąc, tak? Ja mam taką zdolność do uśmiechania się wtedy, nawet kiedy jestem lekko poddenerwowany, a słysząc czy słuchając generalnie o stadionie w Olsztynie od iluś tam czasu, to jedyne odczucie, jakie mam, to takiego rozczarowania, zdenerwowania i frustracji. Tak? Bo ciężko mi sobie wyobrazić nie to, że ten stadion nie powstaje, tylko szeroko rozumianą grę w obszarze powstawania tego stadionu, tak? No tak, to temat rzeka, trzeba otwierać puszkę Pandory, mogę powiedzieć. To jest moim zdaniem bolączka, jeżeli tak dalej będziemy sobie tutaj lokalnie w tym obszarze procedować, to pewnie wiarygodności, o której mówił Roman rok temu, nie zbudujemy. Dalej będziemy zarządzać kryzysowo, czyli jak się pali, to wszystkie wiadra na pokład i zawieszone pożary. Jak jest temat intencyjny, to wszystkie ręce na pokład i może się jakoś uda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A związek oczywiście ma pewnego rodzaju możliwości, tak, ale to nie są możliwości finansowe, żeby wspierać tego typu inwestycje, bo to się chyba nigdzie w świecie raczej nie zdarza, żeby związek, Federacja Piłkarska uczestniczyła w tego typu inwestycjach. No to jest mądrość lokalnego samorządu i lokalnej społeczności, która wie, że taki stadion po prostu powstać musi, bo to jest po prostu mądre. Jeżeli tego stadionu nie ma, no to po prostu odpowiedź na pytanie, czy ta mądrość jest, czy jej nie ma. Okej, no to dobra. Stadion, powiedzmy, że tutaj kluby nie radzą rady się uniezależnić, a pytanie jeszcze, skoro już przy Łukaszu Łakowskim jesteśmy, jeżeli chodzi o efektywność zarządzania klubem, to
Tutaj mamy ciekawą sytuację, bo mamy trzy kluby ekstraklasowe, pierwszoligowe i drugoligowe, z których każdy ma tak naprawdę inną strukturę właścicielsko-organizacyjną, że tak powiem, tak? Bo Olimpia wciąż jest stowarzyszeniem, Lech jest spółką z kapitałem większościowym prywatnym, tak? Z udziałem właścicielskim prywatnym, a Stomir to jest spółka z niemal 100% udziałem gminy, czyli tak naprawdę spółka publiczna. I czy jedyny sposób na dobre funkcjonowanie klubu to jest rzeczywiście to, żeby klub miał swojego właściciela, bo jeżeli klub jest czyjś, to dopiero ktoś o niego dba. Czy możliwe jest też dobre funkcjonowanie klubu w momencie, kiedy on jest, nie wiem, stowarzyszeniem albo właśnie spółką publiczną, tak? Spółką komunalną. To Łukasza bym zaczął, a potem poproszę też prezesa Listiewicza o swoją opinię na ten temat. Tak, trzy różne jakby typy i modele funkcjonowania i wydaje mi się, że każdy z nich ma szansę się sprawdzić. Tak naprawdę no, odpowiedź jest jedna, nie struktura i nie sposób dojścia do tej struktury i nie kwestie organizacyjne czy prawne, tylko ludzie, tak. To są tylko jakieś narzędzia, dzięki którym pewne rzeczy mogą się udać, a pewnie mniej albo w ogóle, ale ja nie chciałbym się podejmować oceny, czy lepiej jest być spółką akcyjną z udziałem większościowym udziałem osoby prywatnej, czy spółką akcyjną większościowym udziałem samorządu gminnego, bo wracam do tej pierwotnej odpowiedzi, ludzie budują tą strukturę i mądrość ludzi, czy to jest stowarzyszenie, czy spółka, powinno doprowadzić do sprawnego zarządzania tym podmiotem. Przykład niemiecki, pewnie, o którym Roman mówił, opowiadać godzinami, jest taki, że tam wszystkie kluby mają większościowy udział tego Ferenc, czyli stowarzyszenia kibicowsko-lokalnego jakiegoś i to się sprawdza. Pewnie dużo lepiej niż nasze modele polskie, które są wariacją. I były bardziej biznesowe, tak? To nasze. Pewnie bardziej biznesowe, patrząc na te dane, które były prezentowane wcześniej. Nie szata zrobi człowieka, tak? Trzeba mieć mądrość i rozsądne podejście do tematu, zaangażowanie, pasje, chęci i tak dalej. Ale tylko to pozwoli. To będzie w ramach stowarzyszenia kibicowskiego, które będzie 100% właścicielem, już to będzie stricte struktura biznesowa, spółka akcyjna, notowana na giełdzie i tak dalej. To bez mądrych ludzi nic się nie robi. To prezesa Listiewicza spytam, czy się prezes zgadza z tą opinią? Tak, no generalnie się zgadzam, aczkolwiek no, nie zgadzam się z tym, że w Polsce najpierw wprowadzono jakieś przepisy, a potem zastanawiano, jak one powinny funkcjonować w praktyce. Ale mamy się ustawę ciągle zmieniano o sporcie, o kulturze fizycznej, czyli wymóg sportowych spółek akcyjnych, bo to wprowadzono już jakiś czas temu. Czyli polski parlament wymyślił, że sportowe spółki akcyjne są najlepszą formą funkcjonowania, nakazał w najwyższych ligach, czyli w ekstraklasie muszą być tylko sportowe spółki akcyjne, nie tylko w piłce, w każdej dyscyplinie. No ale na początku przez kilka lat nikt nie bardzo wiedział, czy to się je, było masę prawnych dyskusji, konfliktów, sporów, nawet jakieś procesy sądowe, niektórych dotknęły, także mówię, tu się z Łukaszem Kogi zgadzam, że ludzie decydują, a nie przepisy, nie... Najpierw ten czynnik ludzki, a potem dopiero dostosowanie do tego przepisu. Akurat w sporcie, to będzie dziś na bolenie. Wracając do pytania o stadiony. No jest jeden przypadek, który ja znam, czyli że Federacja Piłkarska jest właścicielem stadionu, czyli Anglia, tak? Właścicielem Wembley, chyba najlepszego stadionu na świecie, jest Federacja Piłkarska. No ale PZPN, mimo że jest tak bogaty jak nigdy w swojej historii, to ciągle jeszcze daleko do FA. Nie tylko PZPN, no, w większości federacji. A gdzie indziej jest zresztą spór między Anglią, zresztą w Anglii jest taki model, że stadiony są własnością prywatną, przeważnie klubów, czy zespołu biznesmenów, czy firm. I nawet problem jest prawny, ponieważ Francuzi mają odwrotny model, czyli większość stadionów francuskich jest w rękach
samorządów, miast. I Anglicy nawet się skarżyli tam na różnych szczeblach, że to nie jest niezdrowa konkurencja, że klub angielski musi utrzymać jego drużynę, klub budować transfery, pensje i dalej, ale również stadion. A we Francji ten stadion mają utrzymać. No tak jak w Polsce w wielu przypadkach. I mi się wydaje, że ten model francuski i polski jest w sumie lepszy, bo wtedy kaprys jednego człowieka. W Polsce mieliśmy przykłady pana chociażby Wojciechowskiego, czy w innych miejscach kilku. Powoduje, że nagle to wszystko pada, tak? I w tej chwili klub Polonia Warszawa, w którym akurat ja tam trochę czasu w życiu spędziłem, no jest w sytuacji dość żałosnej, ponieważ odszedł jeden człowiek, klub się posypał, został zdegradowany trzy klasy niżej. Stadion tudzież, no wygląda jak wygląda. Także opieranie się to, o czym mówili przedmówcy, na jednej osobie, na jednym człowieku jest absolutnie moim zdaniem za dużym ryzykiem i może kiedyś Roman Kołton się doczeka, bo to chyba jego marzenie, że to będzie tak jak w piłce polskiej, będzie tak jak w piłce niemieckiej. Czyli wymóg ustawowy, prawny, że ponad połowę udziałów muszą być ludzie z tym naprawdę związani, czyli stowarzyszenie kibicowskie, bo pan Wojciechowski, czy Drzymała, czy Cupiał, czy inny sobie pójdzie, a w Niemczech niech nie chodzi, pójdzie, ale ta większość zostanie w rękach ludzi, którzy tam będą na zawsze i dla których to będzie zawsze ich klub. Także tak to widzę. Jeszcze powiem na koniec, że no teraz pracuję w Czechach i mogę powiedzieć, że futbol czeski, jeśli chodzi o infrastrukturę, to jest lata świetne za Polską. Stadiony tam to jest w ogóle, myślę, że Olimpia Elbląg z obecnym swoim stadionem to tam spokojnie w Ekstraklasie by była zaakceptowana, bo jest taki klub Bohemia z Praga na przykład, to jest klub dobry, bardzo dobry, w środku Ekstraklasy. No to jest taki, no przepraszam, ale gorsza Olimpia Elbląg, myślę. A na dodatek tam jeszcze ludzie piją piwo, palą papierosy na trybunach, więc ten folder dodatkowy. Natomiast jeśli chodzi o bazę dla szkolenia młodzieży, mają na pewno lepszą. I bazę, i chyba pomysł na to szkolenie młodzieży, dzięki temu, że państwo bardzo wspiera i akademie klubowe, tam przyklubowe, na szczeblu ekstraklasy, pierwszej ligi, nawet chyba i drugiej ligi, są współfinansowane to mocno przez państwo, czyli etaty trenerskie, dofinansowywanie remontów itd. No to skoro prezes Klip właśnie Romana Kołtonia wywołał do tablicy, to ja również poproszę o zabranie głosu. Jeszcze tylko takie pytanie mi się nasuwa, bo mówimy cały czas o tych czynnikach zewnętrznych, tam stadion, ten wynik sportowy i tak dalej. A tutaj przykład Olimpii, bo jest o tyle ciekawe, bo tam klub, tak jak prezes Gumiek wspomniał, postawił mocno na zbudowanie medialności, na zbudowanie tej mody, poprawę wizerunkową taką klubu, jeżeli chodzi o odbiór klubu przez miasto, potencjalnych sponsorów, kibiców przyszłych, obecnych i tak dalej. Na ile właśnie wizerunek może być czynnikiem rozwoju klubu, że najpierw wizerunek, a dopiero potem układanie wszystkiego innego? Znaczy, na pewno to jest absolutna podstawa. Prezes Klimczak też mówił o wiarygodności i takim współdziałaniu. To ja tak mam wrażenie, że opowiedziałem kilka anegdot, a być może najważniejsze jest to, co ja mówię. Klub, to co mówię dziś właśnie nie jako anegdotę, a jako autentyczny przekaz, który musimy budować. Ja rozumiem, że my dziennikarze, to może takie nasze chcieństwo, ale klub ma być wymiarem jakiejś tożsamości, tak? Tożsamości lokalnej. No jaki wymiar może mieć Stomil Olsztyn, albo Olimpia Elbląg, albo Lech Poznań nawet? No jaki wymiar może mieć? Tożsamości lokalnej. Nie ma innej tożsamości. Nigdy nie będzie. Nie będzie żadnych Chińczyków, Arabów, etc. Po prostu taka jest rzeczywistość, a kto buduje tą tożsamość w różnych aspektach, to dlatego ja mówię nie obcokrajowcom w takiej liczbie. Ja mówię w absolutnym przekonaniu. Ja to mówię teraz. Ja to mówiłem już 4 lata temu, bo zobaczyłem takie dane dotyczące jakby proporcji w debiutach w Ekstraklasie. Był taki sezon 2010-2011 w polskiej lidze, że debiutowało 2/3 obcokrajowców, 1/3 Polaków. No przecież to jest choroba. To jest jakaś choroba. To jest głupota w ogóle. To jest głupota. Bo to jest
marnotrawienie pieniędzy właśnie lokalnych, właśnie waszych. Natomiast muszę powiedzieć, tu Łukasz powiedział, że nie ma złych pytań. To pytanie pierwotne dotyczące stadionu, odnoszenie tego pytania do PZPN to jest złe pytanie. Prawda, PZPN nie ma z tym nic wspólnego ze stadionami. Bo no co PZPN, no, czy możesz stymulować, tak, dodałeś? No, nie, no to przewrotne miał być. Ale ja bym tak, Kennedy już mówił, nie pytaj się, co możesz, co Ameryka może zrobić dla ciebie. Spytaj się, co może zrobić dla Ameryki. Ja nie rozumiem, jaka tu jest jakby w ogóle społeczność, ja tego nie rozumiem, bo dla mnie rozumiem, że Warmia i Mazury to jest jakiś enklawa w Polsce aktualnie. Bo pierwszą samorządem, który poszedł tą drogą, nie były wielkie miasta i nie był projekt Euro 2012, a Kielce. Kielce. Absolutnie świadomie miasto zbudowało obiekt, który wtedy kosztował 50 czy 60 milionów złotych. Tak? I to pewnie byłby porównywalny stadion, który tutaj prezes zaprezentował na koniec, który dzisiaj już kosztuje 120 milionów. Może jest nowocześniejszy, lepszy i tak dalej, ale to są te rzędu koszty. Ja tu specjalnie sobie zerknąłem w telefon i tak sobie pomyślałem, ile ten Olsztyn ma budżetu? No, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ktoś tutaj odpowie, tak ad hoc, ile roczny budżet miasta Olsztyn jest? Około miliarda złotych. Ja widzę, że sala jest dobrze przygotowana, ale chciałem wywołać bardziej studentów niż pierwszy rząd, ale okej. Okay. Proszę Państwa, budżet na 2017 rok to jest 1 100 milionów, tam 100 kilkadziesiąt milionów. Nie spina się ten budżet, tam będzie 27 milionów straty, taka jest przewidywana strata w tym budżecie. Natomiast, proszę Państwa, budżet 1 100 milionów to nie jest mały budżet, żeby zbudować stadion za 120 milionów. Bo wiadomo, że ten stadion jest po prostu kredytowany i miasto zobowiązuje się do kredytowania, ale Wrocław, Poznań i Gdańsk, że podam te przykłady, oczywiście, że kredytują te stadiony i oczywiście, że to są koszty dla miasta. Oczywiście, że zbudowały za duże stadiony. Prawdopodobnie tylko Poznań nie zbudował za dużego stadionu. Prawdopodobnie, ale też bym się zastanowił, czy ten stadion nie jest za duży. Natomiast w Gdańsku i we Wrocławiu to było chcieństwo. Jeden argument był tylko, żeby zbudować takie giganty, czyli przepłacono te stadiony ewidentnie o 200 milionów, 300, nie wiem ile, bo to te stadiony kosztowały tam 800-900 milionów, tamte stadiony kosztowały, proszę sobie wyobrazić. Państwo chcą tu postawić stadion za 120 śmieszne milionów, a tamte samorządy oczywiście są bogatsze, na większe budżety i tak dalej, zbudowały stadiony bardzo drogie. A wiecie, na czym chcieństwo się opierało? Właśnie na Euro 2012, chęć ćwierćfinału, bo to było takie założenie, że ćwierćfinał może się odbyć tylko na stadionie chyba powyżej 400 tysięcy. No fajnie, żeby szef Latini to wprowadził, taki był zapis. Natomiast, żeby na tej zasadzie budować stadion, który jest źle skalkulowany, no my Polacy czasami mamy takie... Oczywiście i tak jesteśmy mądrzejsi niż Portugalczycy, bo to, co zrobili Portugalczycy pod Euro 2000, 4 to jest po prostu horrendum, to są koszty dla tych 12 stadionów, które wybudowali na tamtym turniej, to są po prostu horrendum obciążające budżet lokalny. Nie wiadomo na ile, to tam widziałem taki artykuł na ten temat, to jest po prostu tragedia dla tamtych samorządów. Natomiast ja tego nie rozumiem, no, bo Kielce, zaczęliśmy od Kielc, tak? Jak ja miał wymienić w Ekstraklasie, chyba tylko w Szczecinie i w Chorzowie jest problem, tak? W pierwszej lidze Płocku, ale Płock buduje już stadion, już i to miasto zaprezentowało, nie klub, chcieństwo klubu, że klub chce, tylko miasto jakby powiedziało, dobra, budujemy. Natomiast w pierwszej lidze też jest bardzo dużo takich stadionów, w drugiej lidze znalazłem takie stadiony też, no spokojnie, samorządy mają świadomość. Oczywiście ja uważam, że samorządy zrobiły w ogóle, no nie tutaj. Tutaj to możemy się po prostu zastanawiać, jaka wasza jest presja, nie wiem, poczynając od klubu, przez kibiców, przez wyborców, przez media, no nie wiem, no, po prostu brak jakiejś skuteczności, ja po prostu nie zrozumieję sobie specyfiki, nie potrafię sobie po prostu tego przekształcić, bo w tylu założonych to się udało, tak? Patrząc na mapę Polski, to możemy powiedzieć, gdzie się udało, a nie gdzie się nie udaje. To jest coraz trudniej znaleźć takie białe plany, prawda? W Łodzi teraz
stadion Cacuszko tutaj widzę na 17 tysięcy. No, i to klub, co prawda, jest trzecia czy czwarty poziom rozwoju. Nienawidzę tego, po prostu już mówiłem prezesowi Błękowi, ale nie wiem, rozkłada ręce, to jest kolatorszczyzna, że tak powiem, bo to prezes kolator wymyślił ten podział na ekstra klasę, pierwszą ligę, nie? To, ale to zapożyczenie jest złe. Brawo, prezes dobrze powiedział, bo ja chciałem odpowiedzieć tak, ha, ha, ha. Ja się trochę rozgadałem, ale proszę Państwa, ja nie rozumiem, dlaczego takie miasto jak Olsztyn, mimo wszystko prezes mi tu mówi, że średnia jest 3,5, a ona wynika tylko z tego, że ten stadion nie może mieć więcej widzów. Prawdopodobnie tutaj potencjał kibicowski na pierwszej lidze może sięgać 10 tysięcy widzów. To więc taki stadion to jest konieczność, jeśli ten klub ma normalnie funkcjonowanie. Ja nie wiem, jak prezydent przyznaje tę licencję, ale to... No dobra, ale to fajnie, w momencie pojawią tych pierwszych, drugich lig, tego nazewnictwa. Tu mamy akurat na końcu stołu prezesa Gominiaka, który... Prezes mnie poprawi czy nie? No absolut. No, prezes wygrał w trzeciej lidze i co? No trzecia liga to trzecia liga. No. Ja rozmawiam z ludźmi z Widzewa i oni tak mówią, no my jesteśmy w trzeciej lidze, to znaczy w czwartym poziomie. No przecież to jest chore, no naprawdę. No. Ale do czego innego chciałem uderzyć, że to jest pan Miko to nazewnictwo, które też mi się nie podoba na to, bo wytłumaczyć laikowi o co chodzi, to już jest w ogóle niemożliwe, dlaczego to tak jest. Na przykład żony dziewczyny, tak? No way po prostu. Gorzej niż ze spalonym. No myślę, że drugi, bo ze spalonym to przynajmniej jakaś rodzina w tym jest. Tutaj chyba rzeczywiście brakuje. Ale do czego zmierzam? Mamy fajny przykład, już nie mówię na tej ekstraklasy, ta ekstraklasa sobie świetnie radzi. Co roku, czy tam co 4 lata winduje cenę tych praw do transmisji. No i słusznie, i bardzo dobrze, trzeba walczyć ze swoim. Myślę, że ekstraklasa już jakoś sobie daje radę i będzie tylko lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą ligę, no to tutaj to wszystko zaczyna się zawiązywać. Na początku Polsat zaczął tę ligę pokazywać. Z lekkim przymrużeniem oka, czasami do hasła pierwsza liga stworzycia i tak dalej, ale wizerunek próbował się ocieplić, czego przykładem wejście sponsora tytułowego firmy Nalis. No i teraz... Ale to powiem, bo to nie ma przypadku absolutnie, że Nalis chodzi, bo po prostu średnia oglądalność pierwszej ligi w Polsacie, ale właśnie dlatego, że ta liga jest w Polsacie sport, pozwala na myślenie o takich aktywnościach, jak sponsor tytularny. Ta średnia oglądalność tam jest, nie wiem, z 80 tysięcy, coś takiego. Natomiast są mecze, które ogląda 180 tysięcy, chyba rekord jest. Głównie zawsze chyba w tym roku. I nagle taki sponsor sobie to liczy, bo to nie jest tak. Taka firma nigdy nie zapłaci pieniędzy, jeśli to się jakoś mądrze nie kalkuluje. I oni sobie to liczą, że ta dotarcie jest bardzo korzystne, tak? A myślę, że to też jest ważne. Oczywiście dla klubów są ważne pieniądze z transmisji, no ale to też to jest pewien początek drogi. Ta pierwsza liga to jest początek drogi, żeby rzeczywiście ona nigdy nie będzie miała pieniędzy takich jak Ekstraklasa. Notabene Ekstraklasa to nie jest tak, że zawsze rośnie. To nie jest tak. I to dwa wielkie załamania były w historii, jeśli chodzi o prawa telewizyjne dotyczące Ekstraklasy. Pierwsze za prezesa Mickiewicza, gdzie był najpierw też mega kontrakt stulecia, 100 milionów dolarów, ale później Karol Plus przyszedł i powiedział, nie, panowie, to nie może tutaj kosztować. Kluby się musiały zgodzić na obniżkę, chyba 40% tego kontraktu, a ostatnio już był wyższy kontrakt, to było za prezesa Ruski, a później też to spadło. Chyba w pewnym momencie było 87 milionów, z tego co pamiętam, czy coś takiego. Dopiero później przyszedł prezes Giszow i zaczął kombinować tam rzeczywiście ta SA37, ale zapłacił już za ten sezon, gdzie jeszcze te prawa trwają, ale przedłużenie. Nakombinowali tak, że było chyba 120 milionów, teraz MPS chyba płaci 140. Ale to zawsze kluby najchętniej mówią do telewizji, ale nie, no to musi kosztować więcej.
to tak nie działa, naprawdę. Proszę mi wierzyć, że telewizje też zawsze się trafią w głowę i mówią, dobrze, czy to się kalkuluje, tak? I jaki to ma wymiar oglądalności. Oglądalność to są wpływy, tak? Z różnych tytułów, bo to są wpływy, mogą być od abonenta Kanał Plus, może być to reklama jako taka i tak dalej, i tak dalej. Ten biznes musi się spinać. Prawa telewizyjne dzięki kontraktowi stulecia, można powiedzieć, ozdrowiły polski futbol. To za prezesa Niskiewicza i za Bońka, poprzez wiceprezesa, pozwoliły funkcjonować normalnie, bo to jest kwota. Wtedy było tak mniej więcej podobnie, że w wielu klubach to jest znacząca część budżetu, to jest powiedzmy nawet połowa budżetu była, 1/3 jest. Oczywiście no dzisiaj dla Legii to jest żadna część budżetu, tak? Ale dla Legii nie, dla Lecha już coraz mniejsza, ale wiele klubów w Ekstraklasie, gdzie otrzymuje 8 milionów złotych, no to ja tak bym chciał sobie otworzyć, bo myślę, że tak z ładnych parę klubów ma budżet do 20 milionów. Czyli 8 milionów z tytułu praw telewizyjnych, to? Jeszcze pamiętam, jak wspomniał, zjeżdżał z Ekstraklasy i pieniądze z Kanał Plus stanowiły 100% budżetu. No tak. Prezes Istniewicz jeszcze tutaj o mikrofon prosi. To a propos tego, co o czym Roman mówi. W porównaniu z ligami porównywalnymi, tak? Bo nie mówię o Bundesliga, czyli czeska, słowacka, węgierska, ukraińska, chorwacka, wpływy telewizyjne w Polsce są gigantyczne. W Czesi dostają 1/5 tego. Mecze są pokazywane przypadkowo, tam 2 mecze, czasami 3 mecze. Nie ma planowania, klub nie wie, czy za 3 tygodnie będzie grał w sobotę, czy w poniedziałek, bo telewizja w ostatniej chwili. Na Węgrzech też jest to bardzo kiepsko, na Słowacji to w ogóle. Także pod tym względem opakowania telewizyjnego naprawdę polska piłka jest, nie tylko piłka, bo również inne dyscypliny, tu Roman mówił o Polsacie, no, pokazywanie siatkówki w sposób tak profesjonalny. Już i piłka reszta się pojawiła. Naprawdę, to jest... Możemy być bardzo zadowoleni. Nawet kraje ekonomicznie nas wyprzedzające, typu skandynawskie, czy Austria, czy Szwajcaria, jeśli chodzi o pokazywanie lig, skupmy się na piłce, jest to naprawdę bardzo wysoki poziom, a ta pierwsza liga w tej chwili, to ja się bardzo cieszę, bo mnie się nie udało, prezesowałem 5 lat tej pierwszej lidze, a może dlatego, że kobietom łatwiej w życiu. Przyszła kobieta, bardziej ode mnie zdecydowana, bardziej sexy, Martyna Pajączek i od razu dwóch sponsorów się pojawiło, proszę bardzo. Ale ja się bardzo cieszę, bo to jest duży sukces całej polskiej piłki. A co do tego nazewnictwa, ja wiem, że to zawsze na moją głowę spadnie, co się działo za moich czasów, czyli czarna owca z korupcją, albo właśnie zmiana nazewnictwa, ale wtedy był to ze strony klubów, szczególnie drugich, trzecich lig, poszła taka sygnał. Zróbcie to, niech się będzie ekstra klasa, druga liga to się nazywa pierwszą ligą i tak dalej. I argumentu sponsora łatwiej przekonać, szczególnie takiego, który się nie zna na sporcie, gdzieś tam w miejscowości, no Kalisz, nie będzie, a pochodzę z Kalisza, tak? Pójdą do tam miejscowego fryzjera i mówią, a nie, zwydamy, dobrze, do piekarza. I mówią, gramy w trzeciej lidze, no jest sypniej tam 10 tysięcy, a on mówi, no w trzeciej, dobra, no tam, ale jakby wiedział, to jest naprawdę czwarta, to może robi tylko połowę. No więc ja się zgadzam, że to jest dosyć mylące, szczególnie właśnie zaproszenie na, tutaj pan redaktor powiedział, tak, gdzie dziewczyny, no i dziewczyna mówi, ale może, co to za kopalina, to miała być pierwsza liga, nie, kochanie, bo tak naprawdę to jest druga i tak dalej. No ale inne dyscypliny też to mają, bo jest tam Orlen Liga, czy Tauron Liga była i tak dalej. No a wam mi dużo, pierwsza liga to są, nie wiem, 3/4 teraz obecnie, tak? No tak, no. Czesi też teraz mają Fortuna Liga, a tylko Kibiz, że to jest pierwsza. Ale generalnie jest to sztuczne. Niemcy mają Erste Bundesliga, Zweite Bundesliga i tak dalej, potem są tak regionalni i nikt nie kombinuje. Nawet jak jest sponsor, to w nazwie jest to zastrzeżone, co świętość.
Ja widzę, że prezes Guminek się wie do mikrofonu. Do pierwszej ligi. Do pierwszej ligi, też, tak. No ale prezes Iskiewicz powiedział, że szefowa pierwszej ligi miała łatwiej, bo jest kobietą, to ja zakładam, że prezes Guminek z racji swojej profesji będzie miał jeszcze łatwiej ze znalezieniem sponsora dla drugiej ligi, która od niedawna też się, zorganizowała, tak? Najpierw musimy formalne rzeczy, czy to zaistnieć, będą na pewno rozmowy z władzami PZPN o szczegółach tego działania, ale mam nadzieję, że będzie to ciekawy produkt, bo druga liga jest tam wiele ciekawych zespołów, planują wejść z trzeciej ligi również te zespoły markowe, którym powinęła się noga. Myślę, że w przyszłym sezonie ten poziom jakościowy, marketingowy drugiej ligi może być bardzo ciekawy i mam nadzieję, że nie będzie to trwało może 5 lat, ale wcześniej uda się znaleźć jakiegoś tam sponsora, który będzie pomagał nam. No i też kwestia telewizji. Jest tak, przy okazji barażu do drugiej ligi jest podpisana umowa z TVP3, ale ta współpraca różnie wygląda tak naprawdę. Warto na ten temat głębiej porozmawiać będzie, a gdy nie uda się, mamy taki pomysł też telewizji internetowej, którą można bardzo ciekawie rozwinąć i ewentualnie, jeżeli wszystkie kluby wejdą w taki produkt, nawet ten sygnał do lokalnych telewizji sprzedawać w jakiś sposób, żeby korzyści były dla klubu. Także tak to mniej więcej wygląda. Czyli pełen optymizm, można powiedzieć. No gdyby nie było optymizmu, to człowiek by nie działał, bo... Jeszcze tylko dodam, może nie wszyscy są wtajemniczeni, no tej profesji miałem na myśli to, że prezes Guminek jest prywatnym księdzem i dlatego może coś tam łatwiej mu będzie załatwić. To tak tylko tytułem uzupełnienia. No dobra, ja mam od siebie jeszcze tylko jedno pytanie, potem zapraszam Państwa do dyskusji, to już Pan sobie proszę zapisywać pytania do naszych gości. Natomiast fajnie tutaj sobie rozmawiamy o naprawdę ciekawych rzeczach i tak dalej, a wczoraj czy przedwczoraj dłuższy artykuł czytałem o górniku z Andrzejem. I zacznę od Łukasza Wodowskiego, bo do niego najtrudniejsze pytania są. Jak taki górnik z Andrzej może funkcjonować z długiem, czy nie wiem, z pożyczką miasta na poziomie obecnie, to już jest tam chyba 40 milionów, czy coś takiego. Czy na takie patologie jest jakiś sposób? Bo PZPN i różne ciała PZPN-u cały czas narzucają słuszną presję klubom, żeby się cywilizowały, nazwijmy to. I rzeczywiście się to udaje. No tutaj ten klub pierwszoligowy z tradycją, ze stadionem, wydawało mi się ze wszystkim, a taka patologia mówi się, górnika za kilka lat nie będzie, będzie zaczynać od E-klasy. Od E-klasy, od E-klasy. Może do kręgówki, albo jak struktury PZPN-u pozwolą, to od czwartej, piątej linii, za zasługi, że tak powiem. Za zasługi tak, od czwartej ligi. Może. Do końca zaczynając, tak. Za zasługi w czwartej lidze w Wojewódzkiej Związy może wejść jakąś zgodę. No to głównie się kwalifikuje, tak? Tak. Po prostu gorzej niż Polski, więc myślę, że... Co do tej kwestii intencyjnej, tak, podejścia jak Polskiego Związku Piłkarskiego do funkcjonowania tego typu podmiotów w takiej sytuacji. Klub piłkarski, to już było wielokrotnie dzisiaj powiedziane, nie jest, czy nawet nie powinien być takim typowym przedsiębiorstwem, tak? Znaczy w wielu obszarach próbujemy, czy próbują prezesi właściwie klubów tak robić, żeby działalność klubu piłkarskiego była zbliżona pod wieloma parametrami do takiego prawdziwego, czystego biznesu, ale pod wieloma względami się tego nie da zrobić i nawet nie powinno się tego robić. Akurat w kwestii tych cudzysłowych bankrutów nie da się tego zrobić po prostu z jednego głównego powodu. Komisja licencyjna bazuje na takim, bym powiedział, miękkim zapisie, który mówi o możliwości kontynuacji działania. Oczywiście w przepisach powszechnych ta kontynuacja działania jest opisana w sposób precyzyjny, ale podejście komisji licencyjnej czy licencjodawcy do tego jest generalnie takie, że jeżeli właściciel klubu ma taki kaprys i chce
bankruta, że tak powiem, domować, dotować i wspomagać. Trzymać przy respiratorze takim. To nikt mu tego nie zabroni. I to, że pan wspomniał, czyli te mechanizmy, które wdrażamy, próbujące poprawić sytuację, to jest jedyna opcja, którą można zastosować, ograniczenia wynagrodzeń, limity płacowe, nadzory finansowe i tak dalej, ale jak w pewnym momencie, jak jest już ten kryzysowy moment, przychodzi właściciel w postaci miasta i mówi, zrobimy wszystko i mamy twarde dokumenty, czyli na przykład umowy pożyczek, deklaracje, że będzie konwersja tego na kapitał, tak, tych zadłużeń, no to Komisja Egzekucyjna stoi przed takim wyborem, że albo 40 milionów, czy nawet więcej, w tym przypadku złotych, pójdzie w powietrze, bo jak klub nie dostaje licencji, to z takim zadłużeniem, to tak naprawdę jest to pewne, że tego klubu nie ma. Znaczy nie ma go w żadnej strukturze Polskiego Związku Klubu Pieniężnych, więc wszyscy wierzyciele swojego długu nie widzą. Albo możemy powiedzieć, ok, to wam wierzymy, oczywiście na zasadzie ograniczonego zaufania. Wdrażamy kilka procedur związanych z próbą poprawy tej sytuacji finansowej klubu i de facto modlimy się, żeby wszystko paliło tak, jak powiedział klub. No dobra, to trzymajmy kciuki za górnika, niech sobie tam poradzi, bo to rzeczywiście zasłużony klub. Jeśli mogę, to tak naprawdę ten klub zawsze nie jest jedynym takim klubem, tak? Pewnie sytuacja wokół korzyści też jest wszystkim znana i tam próby podejmowane normalizacji sytuacji finansowej były podjęte, dość skuteczne, ale tam cały czas jeszcze są pewnego rodzaju braki i powstaje szereg dodatkowych, tak? Czy to jest uczciwe w stosunku do obywateli tych miast, tak? Że tak naprawdę obywatel spłaca. Tutaj ciekawe tematy Michał Prezesyńskiej odnośnie tej pomocy społeczności lokalnych czy gminy, bo to jest szereg orzeczeń agent europejskich dotyczących właśnie tej nieuprawnionej pomocy dla klubów piłkarskich. To jest taka specjalna komórka, która się w ramach Komisji Europejskiej zajmuje badaniem tego zakresu finansowania przez gminy klubów piłkarskich, budowania, budowy stadionów, wykupywania akcji w tych klubach piłkarskich. To jest szerokie zagadnienie i my na nie patrzymy, staramy się normalizować, ale obserwujemy i nie widzimy nowych ruchów, bo na ruchu to jest taki, że po prostu klubu nie ma w danej miejscowości. Wszyscy pracą. Okay. Dzięki serdeczne za wyczerpującą odpowiedź, a ja zapraszam do zadawania pytań. Telefony na stołach powinny działać, więc tylko od nami potrzeba. Zapraszam. Jarosław Soborewski, ja mam pytanie do dyrektora Wachowskiego. Wspomniał pan o rynku transferów europejskim. Ja chciałem się zapytać, czy teraz nie jest trochę tak, że Chińczycy psują ten rynek tymi swoimi cenami, zachęcając starych wyjadaczy do zakończenia kariery u nich? Psują rynek? Pewnie trochę tak. To jest pytanie do klubów piłkarskich, czy jest psuty rynek, czy nie. Ciężko oceniać. Ja mam takie przemyślenia dotyczące transferów dokonywanych przez kluby chińskie. Nie chcę być królowym, ale moim zdaniem prędzej czy później, raczej prędzej, ta sytuacja się zastopuje i dalej nic miejsca nie będzie z dwóch powodów. Pierwsza to jest to, co już się pewnie gdzieś tam w mediach przetaczało, czyli ta presja państwa chińskiego i pewnego rodzaju tych struktur, które funkcjonują i które będą na pewno stały na straży tego, żeby to się w ten sposób nie rozrastało, ale druga, bardziej piłkarska, która mnie dotyczy. W 2018 roku wejdą przepisy licencyjne obowiązujące dla wszystkich konfederacji światowych, w tym dla azjatyckiej, która będzie zobowiązana zaimplementować te przepisy w ligach krajowych w poszczególnych federacjach, w szczególności w pucharach w krajach konfederacji. Tak?
I te przepisy jest już raz przygotowane, opracowane w współpracy z UEFA i tam silny i mocny nacisk postawiono na przepisy tego finansowego fair play. I tak jak to się udało na terenie Europy, tak jak pokazywałem na swojej prezentacji, że były takie czasy jeszcze przed 2011 rokiem, w 2012 weszły te przepisy, że sytuacja była zgoła odmienna od tej, która jest teraz. Teraz staramy się, czy jako federacje i kluby pewnie też, wydawać tyle, ile możemy, a nie więcej. Tak samo będzie pewnie w innych konfederacjach i w innych federacjach. Chińczycy zostaną niejako trochę zmuszeni, żeby ten biznes czyścić. Oczywiście tam jest szereg możliwości odpowiedzi tych przepisów. I tak może być. Ale co do zasady uważam, że takie złote eldorado, które miało miejsce w tych dwóch ostatnich okienkach, tak? Raczej się już nie powinno powtórzyć. To raczej będzie normalizacja, czy powiedzmy utrzymywanie się na stabilnym poziomie tej wartości zakupowej zawodników, a nie jakieś dalsze, bardzo wysokie wzrosty. A trzecia rzecz, o której wspomnę króciutko. Żaden szanujący się prawdziwy i myślący o sobie jako piłkarzu piłkarz nie pójdzie do nich nic grać w piłkę, bo to jest sportowy zjazd na 4, 5, 6, 10 poziomów. To ci mogą spokojnie mogą odchodzić, nic się nie zmienia. Słucham? Pierwszy. No dobra, jeżeli chodzi o transfery, to jakiś czas temu prezes Bonik też zadeklarował, że chyba w rozmowie z Polsatem, się zdaje, o ile dobrze kojarzę, że będzie starać się poruszać na forum problem tych opłat solidarnościowych, żeby z jego perspektywy to jest kluczowa sprawa, a nie to, czy tam Chińczycy płacą za dużo, czy nie za dużo, bo pieniędzy nigdy za dużo, jak wiadomo. A wydaje mi się, że to egzekwowanie tych opłat, z których mogą korzystać mniejsze kluby, bo to wiadomo, z perspektywy Manchester United to Lech Poznań jest tym mniejszym, a z perspektywy Lecha na dziś to Olimpia, bo jest czystą, czy nawet są mniejszymi klubami, które korzystają z tych opłat solidarnościowych. Jak uważasz, że tutaj Roman tutaj z tego może było? Zanim Roman Teodorczyk poszedł do Dynama Kijów za dobre pieniądze. Lech zarobił, ale zarobił też w krażu Robin. Co prawda po długim czasie, bo ta procedura była, ale wyrwali. Dostali tam chyba około 700 tysięcy złotych, zdaje się. To dla klubu krażu Robin to jest pół budżetu rocznego, jak nie cały. Także tu w pełni popieram pomysły Zbigniewa Bońka, na dodatek życząc mu, żeby za dwa tygodnie, czy za trzy został członkiem ścisłych władz UEFA, bo mu będzie łatwiej wtedy. Bo system jest świetny, ten Solidarity Payment, tylko jego egzekwowanie. To jest tak jak z jeżdżeniem szanowników i są ograniczenia, żeby w Olsztynie się jeździ 50, a w Olsztynie się jest 50 trzeba jechać, ale wczoraj dyrektor Wachowski przywiózł mnie tutaj, miał tak lekko 70 na liczniku. No była zabrana 23, nie ma tu nikogo z drogówki, mam nadzieję, że... Okej, Roman. Tutaj słuchajcie jeszcze tylko, zanim przekażemy mikrofon Romanowi Kołtaniowi, bo wtedy może być trochę dłużej, to prezes Kimczak mi podpowiada, że tam jedna z słuchaczek chciała zadać głos, zadać pytanie, więc zapraszamy. Bo my panią już widzimy od 10 minut. Ja bym poszła w tym razie. Ja widzę od początku. Nie 10 minut. A przepraszam, skoro tutaj kolega ma drugiego szkła, to zanim bez dwa powiem, sędziowałem kiedyś mecz od Wojewody Górskiego. I no tam gra Wolniek, Lato, tam towarzysz. No i Andrzej Szarmach biegnie sam na sam, jest na jakimś 18 metrze, pewnie się zatrzymuje się. Za bramką stała koleżanka Romana z pracy, Karolina Szostak. Z tym, że wtedy było jej trochę więcej niż dzisiaj, bo bardzo słynne. I Andrzej zaczął się na tej piłce, to tak właśnie jak tu prezes wypatrzył moją i mówi tak, ty zobacz, a ja sobie, że zbiegnę za nim. Mówi, zobacz jaka laska tam stoi. Ja mówię, Andrzej, no masz sam na sam. A on mówi, dobry zawodnik, widzi wszystko. Ja teraz właśnie jestem rok po ślubie, nie spadnę, więc bądźcie rozumiani. Zapraszam do zadania pytania. Ja korzystałam
mając panowie mówili, że kobiety mają łatwiej w pierwszej linii, są też powinne do pierwszej linii. Pierwsze to naprawdę życzyłam tego stadionu w Olsztynie, bo nie wiem, że nikomu, nieważne czy to jest Miedź, czy Katowice, czy Kluczbork, żeby musiał tutaj jechać dwa razy, raz nie grać przez deszcz, drugi raz jechać i grać w śniegu, gdzie w Niemczech w średnim okruszeniu odwołali mecz Pucharu Polski. A moje drugie pytanie jest do Pucharu Niemiec, tak? A moje drugie pytanie, moje jakby pytanie w związku, że jest efektywność w sporcie, mi się tak rzuciło w oczy jedna rzecz. Prezes Miłosz się bardzo odnosił do Pro Junior System, tylko czy pan chce bazować na tym programie? Bo ja rozumiem wzmacniać budżet jakby juniorami, którzy grają. Jednak no, to jakby pana wypowiedź miała taki wydźwięk, że na siłę, że będziemy pchać tych juniorów, bo będziemy mieć dodatkowe pieniądze w budżecie, a to tak nie do końca chyba o to chodzi. Biorąc pod uwagę, że macie sponsora regularnego, macie Budimerski, są kluby, Progry Klubów, który też ogrywa młodych zawodników, ale jakby nie wyskakuje aż tak, mówiąc wprost, że chce losować na systemie, który nie załatwi panu stałych wpływów, bo nie jest pan w stanie powiedzieć, czy zawodnik w danym roku będzie cały czas grał. Rozumiem, że do prezesa Borowskiego pytanie. Projekt system jest jednym z elementów, który może finansować klub, do tego chciałem się odnieść. Natomiast bylibyśmy nienormalni, jakbyśmy z tego nie korzystali. Oczywiście przy takiej współpracy z Budimexem, która mam nadzieję, że będzie trwała jeszcze bardzo długo, moglibyśmy sobie z czasem pozwolić na zakupy lepszych, może niekoniecznie lepszych, ale zawodników z ekstraklasy. Natomiast widzę ilu zawodników obecnie, którzy wychowali się w regionie, gra w ekstraklasie albo w klubach, które zajmują wyższe pozycje, a w pierwszej lidze ze względu na to, że nie było niczego, co by tutaj zatrzymało. Nie było stadionu, nie ma infrastruktury, nie ma gdzie trenować, wszyscy uciekają. Jeżeli mamy możliwość taką, gdzie od rocznika, tego co już pamiętam, 2002, zapytania są do szkółek z Lecha, z Lechii, chodźcie do nas, mamy fajne możliwości, możemy to robić. Taki system, którym przytrzymujemy tych młodych chłopaków, chcąc im stworzyć warunki, a jednocześnie, zresztą jedną ze strategii prezesa Lecha, dobrze pamiętam, z jednego ze rysunków, dwóch młodych co roku miałbyś wychodzić do pierwszego składu. My musimy mieć dwóch, możemy mieć trzech, czterech. Teraz mamy taką sytuację, taką możliwość, że przy sprzyjających warunkach moglibyśmy grać czterema młodzieżowcami. Dlaczego z tego tytułu, skoro Związek Polski Związek Piłki Nożnej preferuje, to zresztą pan Roman tutaj stwierdził już o tym zaciągu zagranicznym, że cały czas coraz więcej tych piłkarzy do nas dociera. Pierwsza linia ma się opierać, dlatego ma to największe finansowanie, żeby to było zaplecze ekstraklasy, nawet żeby niekoniecznie musieli grać w klubie, ale i swoje odgrają, a potem następnym etapem byłaby ekstraklasa, a potem jeszcze dalej, jeszcze wyżej. Dziękuję. Ja rozumiem, że jestem w środku i kojarzę całą perspektywę bardzo późno transfery i raczej młodzi zawodnicy, którzy grali w Olsztynie, tutaj nie tylko od kolegów, które nie jestem stąd, słyszałam, też oglądając mecze, czy będąc na meczu z Tomilu, po prostu była potrzeba, żeby grali ci młodzi zawodnicy. Nie tylko taka, że są dobrzy, ale też, że nie ma takich miejsc stąd. Więc jakby troszeczkę mi się, jakby kłóci mi się ten obraz, że chcemy postawić na młodych, ale po to, żeby ściągnąć tych zawodników w ekstraklasy, żeby mogli wygrać w 100 mil. A co do szkółki, to też trudno jest, żeby 100 mil tak szybko bazował na ten, budował taką wyróżnienie szkółkę jak Lech, który od lat buduje i ściąga tych chłopaków, żeby jeszcze raz ten minety mógł odejść. Moje optymizm jest chyba większy.
No przecież nikt o zdrowych zmysłach nie twierdzi, że w ciągu jednego roku zrobimy szkółkę Akademii Lecha Poznań. Możemy się od nich znaleźć, żeby uczyć, w jaki sposób to budować. Wiadomo, że też nie mamy takiej młodzieży, która w tej chwili przez lata posuchy mogłaby w 100% rywalizować z młodzieżowcami z innych klubów. Ale też między innymi nasz ruch transferowy, bo przez pani mówię, transferowy młodzieżowca, chociażby jak Łabietowskiego do klubu, to była przemyślana decyzja. To, że późno, no to skupione na to zdecydowanie finansowe warunki, żebyśmy zaczęli od samego początku tego klubu, nie stać na ruchy, tak jak to dokonują inne kluby. Musimy czekać do samego końca i na nasze możliwości. Natomiast taki ruch jak Łabietowskiego był przemyślany ze względu na, żeby podnieść jakość pracy też między innymi Wiktora Wierzyckiego, który to jest jego pozycja, nie? Grając jako ten młodzieżowiec, który punktuje razy dwa, żeby nie miał świadomości, że to miejsce musiało leżeć tylko dlatego, że jest wychowankiem młodzieżowców. A proszę zwrócić uwagę, że nie to, co trener Łopatko zawsze podkreślał, nie przyjmujemy, nie transferujemy zawodników do klubu, którzy uzupełnią skład, tylko muszą podnieść jakość. To jest reprezentant Polski, który w tej chwili został powołany na mecze czterech narodów, proszę pamiętam. I to jest tylko to, żeby taki transfer mógł spowodować, że Wiktor Wierzycki będzie jeszcze lepszy, jeszcze lepiej będzie grał. A to, że niektórych zawodników nie ma, mądrzych, nie oddajemy gdzieś do nas daleko. Bardzo staraliśmy się też nad sytuacją Rafała Świecia, który oszedł do Sokoła Ostrudze, mimo że były rozmowy wcześniej związane z Legionowo. Trzeba pamiętać o tym też, że nie patrzymy tylko na to z takiego punktu widzenia czysto piłkarskiego. Rafał Świecia ma w tym roku maturę. Też nie było szukania mu czegoś daleko, bo najważniejsze też, żeby się mógł rozwijać nie tylko piłkarsko, ale też jako człowiek, jako osoba, więc te warunki jakby dla niego były najbardziej spełnione. No i system premier ma być, nie wiem, dobrze pamiętam, na 10 lat? Jest cały czas, więc jeszcze jest zbudowanie czasu. Niekoniecznie będziemy korzystać z tych efektów pracy po roku, dwóch, trzech, ale ten system musi trwać. System to przynajmniej na teraz są takie deklaracje wstępne skierowane raczej zwiększanie tej kuli środków dostępnych dla klubów, a nie żeby ten program wygaszać, czy tak naprawdę jako jednorazową inicjatywę, bo on z samego zamysłu i swoich zasad nie mógł być jednorazową inicjatywą, bo to nie jest kwestia budowy składu, budowy drużyny. Państwo nie wiecie, a najlepiej prezesi klubu, że to jest proces, nie wiem, skierowany na lata, tak? Przynajmniej w perspektywie 5 lat powinno się o tym myśleć, tak? Więc nie mogliśmy jako Polski Związek Piłki Nożnej podejmować z klubami takie inicjatywy jak Premier System, zawracać kolejny, mówiąc komuś głowę, mówiąc, że dzisiaj dostaniesz 10 minut do podziału, a w przyszłym roku to zobaczymy, a bardzo możliwe, że nie dostaniecie w ogóle nic, tak? Za 2-3 lata, jak to się zrobi. Tak nie działa i to jest przemyślana, strategiczna, długofalowa inicjatywa i tak ją trzeba traktować jako kontrybucję Polskiego Związku Piłki Nożnej w szkole, nie w klubach. I ktoś, kto chce z tego skorzystać, będzie korzystał. Jeżeli ktoś chce oprzeć 100% swojego budżetu, tylko już na tym, jego wola. Jeżeli ktoś chce potraktować to jako jakiś dodatkowy zastrzyk kapitału, też bardzo dobrze. W mojej ocenie to powinno być traktowane jako pozycja w budżecie, która na poziomie klubu pierwszej ligi powinna generować przynajmniej kilkanaście procent w budżecie. Tu mówiła tylko dobrze, zrozumiałem pytanie od pani, że chyba o to, że to nie powinno być do łatania źródło, że to jest tylko bardziej taka nadwyżka, którą można zainwestować. O ile to już zrozumiałem pytanie, no, tak mi się wydaje. Tutaj akcent zgłaszam jeszcze w pierwszym rzędzie. Łukasz Budzik, naprawdę swego czasu wiceprezes stąpił, więc może od środka nam też coś podpowie. Ja mam pytanie do pana prezesa Kuczaka. Czy jak w Poznaniu uczestniczy miasto w pomocy w budowaniu drużyny, w budowaniu klubu, czy w ogóle uczestniczy, czy ma pan jakieś problemy z miastem, jaką dałby pan radę dla bardzo opornego pana prezydenta, który kocha tramwaje, kocha ścieżki rowerowe, a wychodzi na to nienawidzi młodzieży i po prostu dzieci, które mogły się rozwijać na pięknych boiskach.
No i czy w ogóle pan się spotkał z takim problemem u siebie w mieście, że miasto jest strasznie oporne i od 10 lat słyszymy opowieści o nowym stadionie, czekamy teraz na wybory, gdzie znów będą opowieści, że stadion powstanie, a to są cały czas opowieści Zielonego Lasu. No, trudno dawać rady w takiej sytuacji. No, w tej chwili, jeśli chodzi o Lecha Poznań i obecny zarząd miasta, to współpracujemy ze sobą na wielu polach, natomiast nie ma żadnego przenikania ani żadnych akcji, których miasto finansuje w jakikolwiek sposób Lecha. Z tego co pamiętam, w zeszłym roku i 2 lata temu startowaliśmy w konkursie na programy przeciwdziałające użytkom wśród młodzieży, zdrowie, spożycie, bo wygraliśmy jakąś dotację na około 60-70 tysięcy i to jest jedno finansowanie, które dostajemy z miasta. Natomiast miasto jest właścicielem stadionu. Miasto zbudowało na euro stadion. Wynajmuje nam ten stadion za... To jest taki układ biznesowy, gdzie miasto wynajmuje nam ten stadion za 600 tysięcy złotych rocznie. Natomiast my ponosimy wszystkie koszty jego utrzymania, to znaczy murawa, no to jeszcze to jest oczywiste, bo to sport, ale no cała infrastruktura, prądy, woda, nie tylko media w sensie zużycia, ale naprawy, konserwacje są po naszej stronie i to jest około 7,5 miliona złotych 7 rocznie. I to jest nasz koszt klubu. No więc oczywiście patrząc na inne kluby, Białystok, Gliwice, Zabrze, też sobie myślę i też jak rozmawiam z moim prezydentem w mieście, czy z zarządem, czy z wiceprezydentami, no kurczę, wiem, miał tak jak oni za złotówkę, albo tak jak we Wrocławiu, gdzie wodociągi płaciły mi jeszcze 20 milionów, to zobaczcie, jak mógłbym wzmocnić drużynę. No ale mamy taki konsensus jeszcze wypracowany przez poprzedni zarząd, przez poprzedniego prezydenta i to jest dla mnie okej, tak? No, jest stadion, miasto rzeczywiście zrobiło wysiłek i jeszcze przed euro podjęło decyzję o przebudowie stadionu. Dlatego nasz stadion, trzeba uczciwie powiedzieć, być może nie jest najpiękniejszy, bo po prostu on był już rozbudowywany, a potem jakby tylko zwiększony i dostosowany na potrzeby Euro 2012. Miasto rozbudowało, miasto ponosi obciążenie tytułu spłaty obligacji bodajże 20-kilkuletni chyba, które wyemitowało na budowę stadionu. Natomiast opiekę, koszty z kolei ja ponoszę, ale też nie biorę innych pieniędzy, ani nie otrzymuję innych pieniędzy z miasta. No, ta moja współpraca z sytuacją ok, natomiast no, też nie wiem, czy Państwo pocieszy. U mnie Pan Prezydent też stawia na ścieżki rowerowe, na sport inny niż piłka nożna. Nawet wiele razy się ze sobą tak przyjaźnie zbieraliśmy, tak? I prezydent mówi, że piłka nożna wszystko zawłaszczyła, tak? W sensie w mediach, jeśli chodzi o sponsorów, jeśli chodzi o pieniądze, a jest tyle innych dyscyplin sportowych, tak? Takich niszowych, które on chciałby popierać, które wymagają powiedzmy pomocy. No ale no, taki jest świat, wtedy, albo wtedy piłka nożna zdominowała ten rynek i tak jest. Więc ta nasza współpraca to jest współpraca poprawna, natomiast no, jest na tyle lepszej sytuacji, że mam stadion. Tak? Natomiast negocjacje stadionowe, gdybyśmy zostali operatorem, naprawdę były bardzo, bardzo trudne. Początkowo płaciliśmy 3 300 000, potem no, skłoniliśmy miasto do renegocjacji, bo przy 3 300 i kosztach utrzymania stadionu, no, ponoszenie kosztów ponad 10 milionów rocznie na stadion, naprawdę byliśmy w decyzji blisko i no, powiedzmy, że to były nasze argumenty, żeby kupić grunt pod Poznaniem i budować własny stadion na około 20 tysięcy. To bardzo dziękuję serdecznie. Z racji, że nam się powoli czas kończy, który przewidzieliśmy, to poproszę już o ostatnie pytania. Mam 2 zgłoszenia tutaj, stąd, bo nawet więcej. Ale z racji, że pierwsze były to tutaj Tomek Kazimierz, tam Bartek, to po kolei może, tak? I będziemy powoli kończyć, bo mam już sygnał, że żebym się sama kończył. Tak, i de facto, jak pan grał wcześniej, 3 razy, 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 3
Chyba Łukasza Nowickiego, tak? Tak, wyrani Solidarności został wprowadzony w 2001 roku przez FIFA, więc tutaj jest autorem tego pomysłu, autorem rozwiązania i generalnie całego tego zamieszania, które jest aktualnie, jest FIFA i od 15 lat w praktyce funkcjonuje ten 12-23 rok życia, tak, czyli pomiędzy 12 a 23, a de facto między sezonem, w którym ukończył zawodnik 12 urodziny, a sezonem, który ukończył 23, znając, że tak powiem, stopień gotowości FIFA jako instytucji do wprowadzania jakichkolwiek zmian, to raczej wydaje mi się, że to raczej niemożliwe, że ten wynik zostanie obniżony. Z wielu różnych powodów FIFA robiła takie opracowania i tłumaczy to w ten sposób, że wcześniej to jest absolutnie amatorska zabawa, ciężko to ocenić, czy był ten wkład taki, czy taki. 12 rocznica FIFA przyjmuje, że jest to moment, kiedy faktycznie ten zawodnik zaczyna trenować na takim poziomie, że klub ponosi jakieś tam, że tak powiem, koszty, większe koszty jego wyszkolenia. Tak? No ale oczywiście możemy dyskutować, nie chciałbym zbyt daleko idąc w temat. Raczej to się nie obniży. Co do tego wkładu solidarnościowego funkcjonującego na poziomie federacji, no to oczywiście jest decyzja każdej federacji osobna. Aktualnie jako Polski Związek Piłki Nożnej pracujemy nad zmianą przepisów dotyczących ekwiwalentu na wyszkolenie, już od wielu lat zresztą. Pracujemy i te prace nigdy się nie zakończyły podjęciem uchwały przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Teraz wydaje się, że klimat jest dużo bardziej sprzyjający do tego, żeby te zmiany wprowadzić. Jednym z elementów miałoby być wprowadzenie Solidarity Contribution na poziomie transferów krajowych. Szereg pytań się pojawia, czy jakiś próg graniczny wartości tego transferu, bo większość transferów na poziomie kraju Polski odbywa się w przedziale kilku tysięcy złotych, tak? Więc oczywiście pojawia się pierwsze pytanie, czy klubi zaczną omijać tego i po prostu nie będą podpisywały umowy transferowe na 0 zł i dodatkowe umowy, nie wiem, na zakup 100 piłek, 50 koszulek albo różnego rodzaju inne tego typu rozwiązania. A druga kwestia to, że ten ekwiwalent może być, to solidarność kontribucji może być na poziomie 127 zł i 24 groszy, tak jak je wyliczymy, bo to jest na przykład wartość transferu na wartość. Szereg pytań do federacji i pracujemy. Dobra. Z racji, że są jeszcze dwie osoby chętne do pytania, to bardzo proszę o zadanie pytań hurtem, znaczy najpierw jedno pytanie, potem drugie i potem hurtem odpowiedzi i zamykamy dyskusję, bo nie możemy dłużej kontynuować, więc poproszę o zadanie jednego pytania po drugim, a potem odpowiedzi też jedno po drugim, a potem rozumiemy się też. Zapraszam. To może ja pierwszy, nazywam się Bartosz Zawadzki, takie pytanie do pana Mariusza Borkowskiego, bo stawiacie na młodzież, tak? Jest Socjos, jest Akademia Sportu, z tym, że moje pytanie, czy Socjos i Akademia Sportu wiedzą, co mają szkolić i jak mają szkolić, bo pan profesor Klimczak, jakby mimo, że nie jest panem Carvalho i koordynatorem do spraw grup młodzieżowych, to jednak podał jasną metodologię szkolenia, jakich zawodników potrzebują, jakich ściągają, jakich chcą szkolić, w jaki sposób dobierają trenerów, tak? Moje pytanie brzmi takie, jaką metodologię szkolenia ma Akademia Sportu Stomilu, jaką metodologię szkolenia ma Stomiloczny, jakich zawodników chce ściągać i jaki profil was interesuje? To prezes Borkowski się namyśla i od razu drugie pytanie, które kolegi drugi ławce, że tak powiem. No i teraz dwie odpowiedzi, to może najpierw prezes Stomilon, potem prezes Lecha. Czas na namysłu, prezes Klimczak, Martyn. Panie Bartku, jak wcześniej wspomniałem, stworzyliśmy fundację Akademii Sportu w grudniu 2016 roku, także mamy prawie pół miesiąca. I zebraliśmy kilka osób, przesiadnęliśmy w gronie z wielu trenerów, w jaki sposób to mogło wyglądać, bo z punktu widzenia też nie byłoby problemem stworzenia jakiegoś systemu, tak to ogólnie nazwę tego szkolenia, z tym, że pomysły, jakie przykuwały moją uwagę, wymagały chyba innego miejsca w Polsce w ogóle, jakie mogło to funkcjonować, więc my w tej chwili jesteśmy na etapie
tworzenia tego. To, co pokazywałem w tej chwili tutaj na podczas mojego występu, taką strukturę, to jest taki wstępny rozrys tego, jak to miało wyglądać. Nie ukrywam, że dosłownie może w przyszłym tygodniu, może w następnym wydamy stosowne ogłoszenie, oświadczenie w tym kierunku, bo żeby ten system stworzyć, żeby go w ogóle zbudować na tym poziomie, będziemy potrzebować pomocy też innych. To nie tylko, że będziemy sami budować ten pomysł. Szczerze mam takie pytanie, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to najpierw nie powstał cel, tylko najpierw dobraliście narzędzia, a teraz będziecie dopierać do narzędzi cel, tak? To jest prosto. Prosto, co pan stwierdził. Na samym początku powiedziałem, dlaczego w pierwszej kolejności musiała powstać fundacja. Właśnie dlatego, że spółka przyjęła stowarzyszenie w upadłości układowej, dotykało wszystkich to, co się działo przy stowarzyszeniu. Ja nie będę teraz w tej chwili o tym opowiadał, bo nie ma sensu konkretnie. Natomiast oczywiście, że najpierw trzeba było stworzyć wszystko po kolei, żeby po przynosie poustawiać. Natomiast priorytetem było, powiem tak, to wprowadzenie grup młodzieżowych ze spółki w stworzenie fundacji. To było najbezpieczniejsze rozwiązanie dla wszystkich. I dla grup młodzieżowych, i też i dla spółki. Teraz oczywiście u nas ruszenie trochę zawsze nasze wygląda. Najpierw mamy Jupitery, potem będziemy budować stadion, więc przykro mi bardzo, że tak się dzieje, że najpierw mamy fundację, a teraz będziemy budować to wszystko, co w fundacji. Jesteśmy na całkiem innym poziomie rozwoju i musimy się z tym pogodzić, przynajmniej przez chwilę, tak jak to wygląda. Natomiast jesteśmy przy Akademii, jesteśmy naprawdę otwarci na wszelką współpracę, zachęcamy też do rozmów w tej temacie. Rozmawiamy już z innymi klubami na ten temat, w jaki sposób można było to razem współpracować, żeby nie każdy sobie rzepkę skrobił, bo w sile, w ilości siła, tak, i będziemy wszyscy razem tworzyć jakąś nową piłkę w tym Olsztynie. Może właśnie to jest pomysł na to, żeby wywierać większą presję na samorządy, bo każdy z nas osobno to nic nie zrobi, a wszyscy razem może zrobimy więcej. Okej, dziękuję. No i prezesa Kniczaka poproszę o to, żeby co mówił Szpila, że tak powiem, skoro ale to jest tak dobrze, to żeby nie było, że już nie ma co robić, to ewentualnie co prezes mógł sobie zrobić. Nie, no zawsze jest co robić. Jak się dużo robię, różne stara się robić, to się popełnia błędy. Na pewno boli mnie, ja jestem świeżo po spotkaniu właśnie wczoraj w Akademii z rodzicami, no dzisiaj dużo o tym mówiłem, tutaj koledzy z lokalnych klubów też mówią o młodzieży. Na pewno bolały mnie odejścia naszych chłopaków z Akademii, tak, którzy albo byli w pierwszej drużynie, tak jak Pelszyński, albo wprost odeszli z Akademii, jak na przykład Krystian Bielik. I dlaczego mnie to boli? Prawda? Nie chodziło o finanse, słuchajcie, bo to oczywiście gdzieś tam w tle, prawda, są finanse, ale to, że nie uwierzyli, nie zaufali naszej ścieżce rozwoju, chcieli, bo tak są piłkarze młodzi, ich rodzice też, tak? I są te komitety oszalałych rodziców, to wiecie o tym. Dlaczego mój syn z niego, jak mógł grać więcej i tak dalej, czy on jest zdolniejszy i grzeczniejszy i w ogóle lepiej podejmuje. Więc te odejścia piłkarzy młodych to zawsze są porażki, bo wiemy o tym, że wszystkich nie zmieścimy w pierwszej drużynie, ale no jeżeli wiemy, że mamy jednego, drugiego, trzeciego bardzo znanego i on się decyduje odejść teraz, no, już natychmiast za granicę, no to jest dla nas jakaś porażka. To się wiąże z tymi opłatami właśnie. To jest tak, że nas też, proszę pana, drenują, tak? Bo rodzice mówią wczoraj 16-latka, ale niech pan nie wierzy, że nasz chłopiec jest już gotowy do wyjazdu za granicę. Ja, trener, ten koordynator, Rafał Latowski, musimy tłumaczyć, przekonywać, że ale w Borussii na miejsce tego właśnie Kubusia to jest 15 chłopaków z Serbii, 20 z Czech, paru z Afryki Północnej. Naprawdę będzie się trudno przebić, no, ale też bym chciał, żeby te opłaty były wyższe, tak? Po to, żeby no, nie było tylu trenażów, więc to na pewno podejście od tych chłopaków. No i wie pan co, porażki ze Stiarna i porażki z Żalgirisem. To na pewno, szczerze mówiąc, po Stiarnan to myślę, że w sensie dosłownym i w przenośni na kacu chodziło o jest tydzień. A tak nieporządnie. A jestem z kongresu wtedy? No dobra, ale mamy, dzięki temu mamy piękną plamę, bo znowu wróciliśmy do tego, co na początku, czyli że choćby nie wiem, jak się starać, to i tak wynik na boisku może najlepszą organizację w Polsce.
Dokładnie. Słuchajcie, ja z wielkim żalem muszę postawić kropkę na i przekazać, że ten mikrofon może organizatorowi tutaj.